Świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ jest wypłacane na dotychczasowych zasadach. To oznacza, że nie zmieniła się jego kwota, która nadal wynosi 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Do zakładu napływa wiele zapytań o wysokość świadczenia z programu Rodzina 500+. Nie ma żadnej zmiany dotyczącej kwot oraz zasad w przyznawaniu i wypłacaniu świadczenia wychowawczego. Świadczenie nie wynosi 800 zł, tylko w dalszym ciągu 500 zł. Pojawiające się informacje, jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości wyższej niż 500 zł na jedno dziecko, są nieprawdziwe. Jeżeli ukażą się przepisy zwiększające wysokość świadczenia dla rodzin, które zostaną uchwalone i wejdą w życie, to wówczas ZUS będzie je realizował. Zakład wypłaca środki na kolejny okres świadczeniowy, który potrwa do 31 maja 2024 roku. Do tej pory świadczenia przyznano dla około 6 400 000 dzieci. Na konta rodziców trafiło łącznie ponad 3 miliardy 100 milionów złotych. W województwie podlaskim złożonych zostało 123,5 tysiąca wniosków. Każdy opiekun może sprawdzić termin wypłaty świadczenia w aplikacji mobilnej mZUS lub na swoim profilu, logując się na platformie usług elektronicznych ZUS. Jest on widoczny kilka dni przed terminem wypłaty. Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów. Poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, bezpośrednio na PUE, na portalu Empatia albo w bankowości elektronicznej. Zachęcamy rodziców i opiekunów do składania wniosków przez aplikację mZUS. Zawiera ona funkcje przyspieszające wypełnienie wniosku o świadczenie dla rodzin, nie tylko 500+, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie żłobkowe czy świadczenie Dobry Start 300+. Jeśli ktoś składał już wniosek o 500+ w poprzednim okresie i otrzymał świadczenie, może utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby rodzic może je zmienić przed wysłaniem wniosku. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane, a także terminy zrealizowanych wypłat.